kupiła ci Pancia. Byłam rabuś w sklepie i kupiłam ci, żebyś mógł sobie drapać. Bo już wydrapałeś wszystkie drapaki. Taki malutki mu kupiłam teraz. Taką rybkę, słuchajcie, akurat była. Muszę mu... On już wie. Przytrzymam ci. No. Kocimiętkę tam jest, wiecie, przyczepione. Trzeba mu wsypać. Wtedy będzie miał... To dla rabusia. No, dla mojego kiciunia. Dobry kiciuś. On już czuje chyba tą, widzicie? Tam wącha, gdzie jest to opakowanie od kocimiętki. Rabuś! Co tam miałeś? Kocimiętkę? Zaraz to otworzymy. Zaraz otworzymy. I wsypię ci to, wiesz? Do środka. Ale nie dam rady jedną ręką, Niuniu. Super, super, skarbuniu. Zaraz to umocujemy, żeby ci tak nie... przesuwało się. Cześć moi drodzy, włączam się tak chwilowo. Zawiozłam właśnie Lilę, słuchajcie, do szkoły. Wszystko dzisiaj w biegu. A, dobra, zawiozłam, więc nie zapinam pasu. Śmigam do domu. Mam dosłownie 2 minuty, żeby napić się wody. Może sobie naleję wodę. I idę też do szkoły znowu, tylko od drugiej strony, bo, że tak powiem, w innej placówce tej szkoły jest dzisiaj występ. Pożegnanie 6 klas. Jest takie assembly i w ogóle... No wiecie, takie będą mi pokazywać pewnie te zdjęcia, które przesyłaliśmy kiedyś my rodzice, więc jest bardzo takie uroczyste, mam nadzieję, takie uroczyste przedstawienie, coś w tym stylu, pewnie będą jakieś śpiewy. No i mam niedużo czasu, także zbieram się, zawiozłam Lilę i odezwę się już, jak będę szła pieszo, bo naprawdę czas mnie goni. Też się do Was nie odzywałam, nie wiem, 1-2 dni, ale to w sumie inne rzeczy robiłam i powiem Wam też, że dzisiaj już jest przedostatni dzień szkoły, jutro tylko do 12:45, także juhu, jeszcze nieoficjalnie, ale już mamy prawie wakacje. Okej, okay, zdążyłam wejść, słuchajcie, po wodę. Nie tylko wodę, dałam sobie witaminę C do środka i mam 11 minut, żeby dojść, a idzie się zazwyczaj około 12, ale ja szybko chodzę, słuchajcie, więc powinnam być dosłownie na styczek. Jeszcze Wam nie mówiłam, ale Matysia dzisiaj nie poszła do szkoły. Niestety musiała zostać w domu. Opowiem Wam później, już po tych występach, bo jak mówię i idę, to wiecie, ciężej mi i się zasapuję. Także później Wam opowiem. No, raczej z występów nic nie nagram, bo raczej jest zakaz. Ale i tak opowiem Wam, jak było. Hejka moi drodzy, miałam Wam opowiedzieć, jak było na tym zakończeniu, na tym assembly. Powiem Wam, że bardzo mi się podobało, jak pokazali właśnie te zdjęcia, o których Wam mówiłam. To w sumie było chyba najfajniejsze, ale było tam trochę za jasno i te zdjęcia nie były widoczne aż tak bardzo. To można było zrobić dużo, dużo lepiej. No i wiecie co, jak dzieci mówiły, jakie wspomnienie ze szkoły najbardziej zapamiętają, takie wiecie, przyjemne, to nie miały te dzieci nawet mikrofonu i nie wiem, 30 dzieci w ogóle nie słyszałam, co one powiedziały. Więc pod względem organizacyjnym, tak słabo, ale ogólnie te zdjęcia, jak pokazali, to dzieciaki się ożywiły i bardzo im się one podobały. Tak, także było fajnie, mam wyniki SATS-ów i jakiś tam certyfikat na pożegnanie dla Lilii, ogólnie z wyników SATS-ów jesteśmy zadowoleni. No, a raport też już mam, też jest bardzo fajny. No i tak Wam mogę powiedzieć, podsumowując, czekam jeszcze na raport Matysi. Jestem bardzo jego zadowolona, on będzie trochę dłuższy. Jeszcze go nie otrzymaliśmy, dzisiaj jest przedostatni dzień szkoły. Matylda została dzisiaj w domu, wczoraj ją bolało oko od rana, poszła do szkoły, tam była u medyków też, bo w trakcie ją bolało, ale pani powiedziała, że to jest chyba tylko tak jakby, jak się nazywa, taka kuleczka na oku, chociaż wiecie co, tej kulki w ogóle nie widać, tak bardziej ma spuchniętą powiekę, no ale powiedzmy, że to jest no nie gradówka, tylko to, co doprowadza do gradówki. Kurczę, nie mogę sobie przypomnieć, co pociera się złoto?
Nie pamiętam teraz. Dobra, nieważne, pewnie napiszą, bo przy montażu mi się, słuchajcie, przypomni. W każdym razie okładę z jajka ugotowanego, rozgrzewamy to. Dostała też takie leki przeciwzapalne ze względu też na to, że jest taka troszeczkę, mówi, gardło ją boli. Także dzisiaj została, jutro pójdzie, bo to już ostatni dzień. Widać, że jest poprawa tego oka, więc też fajnie, ale wiecie, nie poszła do szkoły, nie dotykała brudnymi dłońmi, więc jest git. Ja straciłam dzisiaj dużą część dnia, mamy już po 12, zacznę robić, słuchajcie, teraz desery, mam znajomą z córką po południu, jak odbiorę Lilę, wrócę, no to mamy gości, no, także fajnie, Lili koleżanka przychodzi i moja znajoma i sobie posiedzimy, pogadamy i chcę właśnie zrobić desery, no i tak to dzisiaj wygląda, a już od jutra chyba, słuchajcie, zacznę pomału przygotowania do wyjazdu do Polski, w sensie jakieś już pranie zacznę robić, później prasowanie. Zejdzie się na pewno kilka dni, bo muszą spakować część rzeczy na teraźniejszy wyjazd, a resztę na wyjazd, tak jakby Artura, który nam dowiezie samochodem. Dalszą część ubrań, prawda? Bo jedziemy z bagażem podręcznym, plus jedną walizkę kupiłam, podręczną do samolotu, a resztę ubrań dowiezie nam Artur. Powinno nam starczyć, mamy trochę ubrań w Polsce, więc jest git, przyszedł rabuś. No i wiem, że już niedługo wyjeżdżamy i cieszę się, ale z drugiej strony myślę o rabusiu. Nie zobaczę go, słuchajcie, w sumie to chyba przez miesiąc. Także to będzie najdłuższe nasze rozstanie. No i słuchajcie, deserki są gotowe, pokażę Wam już teraz. Na dole dałam żółtą galaretkę, potem dałam borówki, potem zrobiłam krem, bardzo fajny, troszkę śnieżki, słuchajcie, śmietanę, jakiś aromacik miałam, zero taki ajer koniakowy. Syrop, można powiedzieć, później czerwona galaretka, potem maliny, truskawki i pokruszone ciasteczko. No i chowam to, słuchajcie, do lodówki. Wiem, że zrobiłam Wam teraz mega smaka. Hejka, moi drodzy, ja właśnie jadę po Lilę. Powiem Wam, że deserki wyszły fajne, podobają mi się i chciałam Wam powiedzieć, że dosyć szybko je zrobiłam. Mati mi pomogła, umyła mi warzywka, owoce i przygotowałam. I później robiłam jeszcze kurczaka w sosie własnym, ale tak jakby, może nie, że w sosie własnym. Kurczaka na oliwie z curry i przyprawą kebab. I osobno smażyłam kaszę na patelni i jeszcze przed wyjściem zrobiłam sałatę, pomidory, po prostu rzodkiewkę. Matysi poprosiłam ją, żeby przygotowała, słuchajcie, sos. I tutaj mam na myśli sos czosnkowy, ale z takimi ziołami włoskimi. No, także tak to wygląda. Wrócę z Lilą, będzie już po 3:20. Zjemy, no i będą nasi goście. Także dzisiejszy dzień jest taki czynny, ale fajnie, lubię też takie dni. Teraz tu przede mną jest, słuchajcie, korek, bo tutaj nam zrobili światła. Wiecie, zaczynają się wakacje i oni będą teraz remontować, gdzie się da i co się da. Także tracę tutaj ze 3 minuty, ale ja i tak wyjeżdżam sporo wcześniej po Lilę, więc nie ma tragedii. Siema, ostatni dzień szkoły, zawożę Lilę i czekam na nią na dole już 10 minut. Ma Lila jeszcze wziąć dzisiaj, słuchajcie, białą koszulkę i będą sobie składać podpisy. No i dzisiejszy dzień w szkole jest tylko do 12:30, miało być do 4:45, ale już skrócili. Także idzie na chwilę dosłownie pożegnać się, podpisy na koszulkach i wraca. Matysia też się ogarnęła, wczoraj problem z okiem, przedwczoraj też, dzisiaj wszystko odeszło. Nie wiem, czy ten wczorajszy, słuchajcie, problem z okiem to nie był trochę naciągany już. No ale dobra, mniejsza z tym. Koniec roku, zaczynamy dzisiaj po południu, po 12 wakacyjki. Dobra, idę pomóc Lili, bo widzę, że nie może znaleźć koszulki. Dzień dobry! Lila, dawno Cię nie było. Cały czas ostatnio jesteś zabiegana z wycieczki do szkoły, jakieś sprawy. Możecie jechać. Teraz mogę jechać. No powiedz, co u Ciebie słychać? Nic takiego, po prostu. Dzisiaj jest ostatni dzień primary. Głośniej, bo nie słychać Cię. Dzisiaj jest ostatni dzień primary. Tak, czyli szkoły podstawowej, ostatni dzień. No i jak się z tym czujesz? Dobrze, i pani mówiła, że możesz przynieść bluzkę, żeby wszyscy napisali na tym. Możesz też przynieść jakiekolwiek gry chcesz, tylko nie elektryzję. Czyli będziecie podpisywać się na koszulkach, tak? Tak. Fajnie.
Na pamiątkę. Oprócz tych bluz jeszcze, które tam zamawialiśmy, to właśnie będą podpisy na koszulkach. No a powiedz mi, smutno ci troszkę, że już odchodzisz z podstawówki i idziesz do sekundary, czy nie? Tak. Tak? Będzie trudniej. No na pewno. Będzie więcej nauki. No, będzie trudniej. A jesteś zadowolona ze swoich wyników SAT, z raportu ogólnie? Jak ty to odczuwasz? Mogłam zrobić lepiej. Zawsze tak mówisz, że zawsze można być jeszcze lepszym. Ja uważam, że poszło ci super i jestem z tatą z ciebie bardzo dumna, ale w sumie możesz sobie tak, wiesz, mówić zawsze, może być lepiej, no nie? To wtedy jest motywacja do dalszej pracy w sekundary, nie? Ale przecież miałeś dobre wyniki, to czemu tak? Ale mogło być lepiej. No, zawsze mogło być 100%, słuchajcie, wiecie, 120 na 120 na przykład. No można, ale i tak jest super, wiesz. To jest też, wiesz, taki stresowe takie egzaminy. A powiedz mi jeszcze, bo chciałam się ciebie zapytać, czy będziesz tęsknić za koleżankami i kolegami? Czy bardziej za szkołą i nauczycielami? Tylko dwie ludzi będę tęsknić, bo inne za bardzo nie znam. Bo jest taki nowy chłopczyk, który przyszedł... A z całej klasy tylko za dwoma osobami będziesz tęsknić? Mama, bo prawie cała klasa idzie do tej szkoły. A, no tak, zapomniałam. Czyli po prostu... I też... jakby inne ludzie, którzy też idą, ja nie znam, bo jakby chłopczyk przyszedł nowy 3 weeks temu. Aha. I on nie idzie do tej szkoły, ja go nawet nie znam. Ale poznasz pewnie, chyba że będzie w zupełnie innej grupie później. No tak. On nie idzie do tej szkoły w ogóle. A, nie idzie do tej, zrozumiałam, że idzie do tej. Kocham cię. No ale nie będziesz płakać odchodząc? Nie, mama, nie będę płakać, nie jak ty. Ja nie płaczę. Jesteś pewna? Nie płakałam wczoraj na występach. Ale płakałaś, jak ja poszłam na disco? No, wzruszyłam się, nie płakałam, to jest co innego. Mhm. A wczoraj, na występach nie. Nie, bo tam nie było też nic takiego mega wzruszającego. Te zdjęcia najbardziej, ale to dla was były wzruszające. Ja to wtedy zdjęcia sama wybierałam, wysyłałam, więc w sumie już wiedziałam, co tam będzie. A, i ja wam mówiłam, że było bardzo słabo widać te zdjęcia, ale my, rodzice, otrzymaliśmy dostęp, słuchajcie, na YouTubie do tych, do całego tego po prostu nagrania zmontowanego, więc możemy obejrzeć sobie w dużo, dużo lepszej jakości i bardzo fajnie. Lila myślała, że była na tym nagraniu chyba 3 razy, a była chyba 5 czy 6. A wczoraj nie, obejrzałaś nie to? Obejrzałaś dzisiaj to? Dzisiaj rano obejrzałam. No to ja ci to zaraz pod szkołą, jak... A nie, nie będziemy miały czasu. Udowodnię, że byłaś 6 razy. Nie byłam 6 razy. Nie poznałaś się. Albo 4. No to wczoraj mówiłaś 3, to nawet jakbyś była 5. Nie, bo znalazłam jeszcze jeden, ten, który ty mówiłaś, ale to wszystko. Czekaj, no jedzie ten samochód, czy nie jedzie, bo ja go nie widzę. Jedzie. Nic nie widać tu. Patrz, jedziemy chodnikiem dosłownie, bo tak się poustawiali. No i o 12:30 po ciebie przyjeżdżam i koniec. Koniec. Mamy, słuchajcie, śniadaneczko. Już wam mówię, na kiełbasce jajeczniczka, 2 jajka, pół awokado, 1 ogórek kiszony, sałata, pomidorki kilka sztuk i troszkę sera żółtego. Zabieram się, słuchajcie, za jedzonko, a coś tutaj w tle zaraz sobie włączę do oglądania. Słuchajcie, i znowu widzimy się w samochodzie. Jadę teraz odebrać Lilę w ostatni jej dzień w szkole podstawowej. Podkreślam to dzisiaj, bo chcę mieć na pamiątkę w ogóle. I słuchajcie, nie odzywałam się, bo słuchajcie, też robiłam sobie paznokcie, robiłam sobie pedicure, bo no... wypadało po prostu. Lubię to w robieniu paznokci, słuchajcie, u stóp, że trzyma się to mega długo. W porównaniu u mnie do rąk to jest masakra. Ale wyciąłam sobie też skórki, wiecie, mam krótkie paznokcie u rąk teraz. Zrobię sobie przed wyjazdem, pewnie mi się krótko utrzyma, ale na razie jeszcze nie. No i jadę, słuchajcie, po Lilę i tak się zastanawiałam, że może ja powiem, jak ja się czuję z tym, że już moje obie córki, wiecie, nie będą chodzić do podstawówki, Matysia już nie chodzi 2 lata, a teraz jeszcze Lila. No, że zamykamy pewien w ogóle etap. Zamykamy pewien etap, następują zmiany. W tym momencie już można powiedzieć oficjalnie, że mam 2 nastolatki w domu, bo obie będą chodzić do takiego gimnazjum, liceum, prawda?
To jest ciężki chyba okres ogólnie dla rodziców, bo dzieci się zmieniają, dorastają, mają więcej swoich takich, wiecie, potrzeb indywidualnych, bym powiedziała, właśnie stają się indywidualistami, bardziej są ukształtowani już w kierunku osoby dorosłej, ale jeszcze popełniają masę błędów, wiecie, tak, no dziecka po prostu, prawda? Bo to jest taki wiek, że jeszcze dziecko, jeszcze nie dorosłe, no, to jest ciężki etap, ale też jest to etap, kiedy nawiązuje się właśnie z rodzicami taką więź też przyjacielską, mi się wydaje bardziej. Już na wiele tematów można porozmawiać, no i tłumaczyć, wiecie, dziecku, na czym polega życie, no i później pozwolić mu uczyć się na też własnych błędach. Także dla mnie jest to wzruszający też moment i mam dużo takich właśnie przemyśleń. Sorki, że moje klucze tak tu dzwonią, pewnie słyszycie je, ale po prostu nie mam na to wpływu, jak prowadzą teraz. W ogóle nie wiem, po co mam pęk kluczy, wiecie, przy kluczyku samochodowym, kiedy ja nie używam połowy tych kluczy i nawet nie wiem, do czego one są. Tak po prostu były. Odkąd, wiecie, zamieszkaliśmy w tym domu i tak chodzę z tymi kluczami. No i w każdym razie chciałam Wam powiedzieć, że to jest właśnie taki moment ważny, wzruszający i też taki zdający mi sprawę, ja sobie zdaję sprawę, że pewien etap już minął. Wiecie, już dziewczyny nie będą chodzić na takie bale przebrane za księżniczki. Mija ten okres właśnie takiego fajnego czasu, właśnie jak primary, gdzie są te różne choinkowe bale, wiecie, różne dni książki, gdzie się dzieci przebierają i tak dalej, i tak dalej. Tu już tego nie będzie. To już jest bardziej poważnie. No i takie właśnie mam przemyślenia, że zmienia się dużo, ale trzeba się z tym godzić, iść naprzód, cieszyć się z nowych możliwości. Wiecie, teraz też jest tak, że dzieci są, że tak powiem, już z tego malutkiego odchowane i że teraz my, rodzice, mamy więcej czasu troszeczkę dla siebie, można więcej rzeczy zrobić, można po prostu zadbać też o swój związek, celebrować go, bo już dziewczyny mogą wiele razy zostać same. Więc trzeba się cieszyć z kolejnego, słuchajcie, etapu, na który też jak dzieci są małe, rodzice nieraz czekają z utęsknieniem, żeby mieć taką, wiecie, chwilę trochę dla siebie, prawda? No i takie są właśnie moje przemyślenia. Jestem też mega dumna z dziewczyn ogólnie i naprawdę wczoraj w ogóle taką fajną rozmowę z Matysią przeprowadzałam na temat właśnie edukacji też i jakichś takich przemyśleń, i ona już tak fajnie potrafi ze mną rozmawiać, wiecie, już się tak nie unosi. Super to jest. No i właśnie tak chciałam Wam powiedzieć, że doceniam to, jakie dziewczyny są i będę je dalej wspierać we wszystkim, w czym mogę. Mam nadzieję, że będą się teraz w tej szkole sekundary realizowały dalej. Matysia się realizuje, a Lilunia zobaczymy. No i tyle, moi drodzy. Także się trochę rozgadałam. Parkuję. I na razie. Koniec podstawówki. Lila, koniec szkoły, wakacje. Co czujesz? Super, jest. W końcu, co? No. Brawo. Co tu masz? Tu mam o odpływaniu, ile dostałam. Ja mam floating on the front and back for minimum of 10 seconds, performing a tuck jump and star jump safely, że tak skaczę do wody i tak, swimming completely and confidently over 25 meters. Ładnie. 3 minutes, performing a feet first surface dive, umiem skoczyć tak do wody. Treading water for a minimum of 15 seconds, performing safe self rescues. Performing a forward somersault.
Super, brawo. A powiedz, pokaż tą bluzkę, bo to jest najfajniejsze. Podpisy! Ale świetna. A pokaż ją przodem, no. Mama. Mega panu. Nawet przyszedł, żeby podpisać. Naprawdę, jakie miłe, no. Fajnie to wygląda. Ej, no i przodem. Super. Tu nie dam nic, żeby mogła napisać moje imię. A, sprytnie, no. No i mamy już obie dziewczyny. Mati, ty też zaczęłaś wakacje. Nie mogę się doczekać. Czego? Nie. Wolnego czasu czy wyjazdu? Wszystkiego. Wszystkiego. I zamówiłam dziewczynom maka. Musimy uczcić to, także zabieramy się, otwierajcie.